Sezon letni w Ustce to najgorętszy czas w mieście i nie chodzi o wysokie temperatury, ale o wydarzenia, które mają do kurortu przyciągnąć turystów. W tym roku w organizację sezonu letniego zaangażowane są instytucje miejskie, w tym Biuro Promocji, Ośrodek Sportu i Rozwoju, a także Dom Kultury i Biblioteka. Wydarzenia, które mniejsze, większe, które będą się odbywały w każdy weekend. Każdy weekend będzie wypełniony tymi imprezami. Będą to imprezy może w skali mniejszej niż były dotychczas, ale właśnie dlatego mniejsze, żeby każdy tydzień, każdy weekend był wypełniony. Tych wydarzeń naprawdę będzie sporo i co ciekawe i bardzo się z tego cieszę, będą zupełnie trzy nowe. Trzy nowe imprezy. Jedna, którą tutaj wspólnie z przedsiębiorcami, z mieszkańcami długo nie rozmawialiśmy. W tym roku po raz pierwszy Festiwal Uzdrowiska. Z tego się najbardziej cieszę, bo to pokaże i podkreśli właśnie to, że Ustka jest uzdrowiskiem. A te dwa nowe wydarzenia to są wydarzenia sportowe. Jedno z nich będzie się odbywało w porcie, a drugie na plaży. Najważniejszą imprezą w tym sezonie jest to Święto Uzdrowiska Ustka, pod koniec lipca zaplanowane, w zasadzie ostatni tydzień lipca. No tutaj spodziewamy się dużej frekwencji, ponieważ gwiazdą wieczoru będzie Sibul, koncert Sibula. Niemniej jednak bardzo dużo będzie się działo również na promenadzie usteckiej, jak i na plaży. Tutaj pojawi się naprawdę bardzo mnóstwo atrakcji, zarówno na plaży usteckiej, jak i na promenadzie. Na specjalnie postawionej scenie na plaży będzie można przez cały dzień korzystać z zajęć fitness. Między innymi poprowadzi je Kuczaj, będą zawody w przeciąganiu liny prowadzone przez znanego strongmana Sławomira Toczka. Będą również prelekcje o zdrowym odżywianiu prowadzone przez Michała Karmowskiego, który jest piątym zawodnikiem świata w zawodach kulturystycznych. Całość wydarzenia będzie prowadził znany i lubiany dziennikarz Irek Bieleninik, a widowisko, może inaczej, całość tego pierwszego dnia zwieńczy koncert Sibula na Usteckiej Promenadzie. Kolejnego dnia tego samego wydarzenia zaplanowaliśmy pokazy kulinarne, gotowanie zupy rybnej, ale tutaj uprzedzam, że będzie prowadzona sprzedaż, a sprzedaż z tej zupy będzie, znaczy dochód ze sprzedaży tej zupy będzie przeznaczony na cele charytatywne. Promocja letnich wydarzeń w Ustce już ruszyła. Miasto promuje się przede wszystkim w social mediach i na platformach branżowych. Cykl usteckich imprez letnich rozpocznie się na chwilę przed tak zwanym sezonem wysokim. Już w czerwcu zaplanowano szereg wydarzeń sportowych, filmowych i rodzinnych. Zaczynamy dniami morza, 29 czerwca, czyli nasza sztandarowa impreza rozpoczynająca sezon. Tutaj nie może zabraknąć oczywiście muzyki szantowej, zraszania pomnika usteckiej syrenki. Odbędzie się też po raz drugi wyścig na kanale portowym, wyścig tratw zbudowanych z butelek. Tutaj już mamy zgłoszonych 10 drużyn.
Również dniom morza będzie towarzyszył jarmark sztuki i rękodzieła, który w tym czasie będzie odbywał się w porcie już od 26 czerwca i potrwa do 4 lipca. Kolejny weekend tutaj zapraszamy na imprezę finansowaną z budżetu obywatelskiego, po raz kolejny również w kalendarzu usteckich wydarzeń hip-hop na fali i tutaj spodziewamy się oczywiście muzyki w wykonaniu wykonawców hip-hopowych, pokazów tańca breakdance, pojawi się również graffiti jam, czyli malowanie sprayami na murach. Również rozgrywki koszykówki ulicznej 3x3. W kolejne weekendy na usteckiej scenie, która tradycyjnie stanie na promenadzie nadmorskiej, zaprezentują się lokalni artyści. Od wielu lat latem w Ustce nie może zabraknąć górali z Bielska-Białej. Partnerzy z zaprzyjaźnionego miasta będą przybliżać letnikom kulturę i tradycje Beskidów. W sierpniu Ustka wcale nie zwolni tempa. Na drugi miesiąc wakacji zaplanowano także szereg atrakcji. Jedną z nowości będą zawody flyboardingu, które do tej pory odbywały się na Mazurach. Nad polskim morzem odbędą się po raz pierwszy. Jak co roku wielką atrakcją będą regaty Ustka Charlotte Sailing Days. Żeglarze zmagać się będą przez 3 sierpniowe weekendy. W sierpniu także zaplanowano dożynki rybne, czyli święto Ustki. Zaplanowaliśmy 3 dni, rozpoczynamy 15 sierpnia obchodami Święta Wojska Polskiego i tradycyjnie mszą odprawianą z okrętu marynarki wojennej w porcie, a kolejne 2 dni to tutaj oczywiście fish parada, animacje dla dzieci, gotowanie zupy rybnej, muzyka szantowa oraz wieczorne koncerty. W piątek zaplanowaliśmy występ zespołu Vixen, a w sobotę wystąpi Mezon. Nie zabraknie także wydarzeń sportowych, w tym cyklu zawodów Rozbiegana Ustka na fali. Pierwsze startują na początku czerwca, kolejne edycje zaplanowane są w sierpniu i wrześniu. W sezonie letnim mamy zaplanowane również wydarzenia dla dzieci i młodzieży na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju, na naszym placu integracyjnym, na naszych boiskach, na naszym kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik. Mamy dla dzieci zaplanowane takie wydarzenia jak turniej tekbala, wakacyjną szkółkę piłkarską czy koszykarską. Serdecznie zapraszamy. Ciekawie zapowiada się zupełna nowość w Ustce, czyli spotkania modelarzy, którzy przygotują pokazy swoich modeli, a także warsztaty ich budowy. Nowość, którą mamy tutaj zaplanowaną dla Państwa, to serdecznie zapraszam już 22 i 23 czerwca na pierwszą falę modelarstwa. Będzie to wydarzenie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2. Jest to niesamowita gratka dla osób, które fascynują się różnego rodzaju modelami statków czy samolotów. Będzie się dużo działo. Również zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Kończymy sezon dosyć fajnie, rowerowo, wydarzeniem, które wpisało się już tutaj do naszego kalendarza. Jest to Charlotte MTB Bike Adventure. Wydarzenie odbędzie się 31 sierpnia. Ruszamy z Traktu Solidarności. Wydarzenie jest dosyć ciekawe, ponieważ naszych rowerzystów puszczamy co 30 sekund ze względu na wymagającą trasę, która zalicza również klif. Finiszujemy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Wydarzenie ma dosyć fajne zakończenie, piknikowe. Wszyscy uczestnicy również są nagrodzeni pięknymi odlewanymi medalami, a najlepsi oczywiście na podium nagrodami finansowymi i nagrodami od naszego partnera strategicznego Doliny Charlotte. Imprezy i atrakcje przygotowały wszystkie ustackie instytucje z Domem Kultury i Biblioteką Miejską na czele. W
W sezonie letnim Dom Kultury w Ustce zaprasza Państwa na różnego rodzaju działania. Będziemy prowadzić działania wystawiennicze przez 2 miesiące w budynku Domu Kultury i w budynku Bałtyckiego Centrum Kultury. Będą prezentowane wystawy różnych twórców. Będzie plakat, będzie rysunek na szkle, będzie też koronka z zaprzyjaźnionego naszego miasta Bielska Białej. W każdy wtorek wszystkich kinomanów zapraszamy na wakacyjny klub filmowy do Bałtyckiego Centrum Kultury. W każdą środę z kolei zapraszamy Państwa na działania familijne do Przystani Kultura. Stworzyliśmy dla Państwa na okres wakacji takie miejsce, gdzie z dziećmi możecie wspólnie spędzić czas bez komercji, bez pośpiechu. Myślę, że skorzystajcie z tej okazji, bo jesteśmy tak wszyscy zabiegani, że gdyby nie wakacje, gdyby nie urlop, nie mamy na to czasu. Większość imprez Dom Kultury w okresie wakacji zaplanował w plenerze. Miejscem działania animatorów będą okolice Latarni Morskiej, gdzie m.in. odbędzie się Święto Latarni. Domu Kultury nie zabraknie na plaży oraz na własnym dziedzińcu placówki. Zwieńczeniem wydarzeń letnich będzie Dzień Mieszkańca. Wówczas wręczona zostanie Nagroda Ustczanina Roku oraz Ambasadora Ustki. Te wydarzenia, które odbywają się w sezonie i przed sezonem i po sezonie są dedykowane nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieszkańcy w tych wszystkich wydarzeniach brali udział. A typowe takie wydarzenie dla mieszkańców, już mogę zapowiedzieć, 21 września zapraszamy na obiekty Ośrodka Sportu i Rozwoju. Odbędzie się tam, jak co roku, Dzień Mieszkańca. Sezon letni kończymy imprezą na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Będzie to Dzień Mieszkańca, podczas którego nagrodzimy mieszkańców bądź też ambasadorów miasta Ustka. Nie zabraknie również zabaw i gier sportowych. Będziemy zachęcać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tej imprezie. A jak to już miało miejsce w zeszłym roku, zakończymy ten Dzień Mieszkańca imprezą biesiadną tutaj właśnie na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju, na terenie Placu Integracyjnego. Sezon letni w Ustce to nie tylko atrakcje i imprezy. Jak zazwyczaj zmieni się nieco funkcjonowanie miasta. Największą zmianą, którą odczują mieszkańcy, będą korekty rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Linie numer 1 i 2 w sezonie 2024 będą funkcjonowały według wakacyjnego rozkładu, również w soboty i w niedzielę. W związku z tegoroczną zmianą w obsłudze linii numer 1 i 2 powiat słupski zdecydował się na wdrożenie letniej promocji taryfowej. Bilet jednorazowy na linii numer 1 i 2 od 1 lipca do 31 sierpnia będzie kosztował 2 zł. Aktualnie jest to 4,50. Zwolnione z opłat będą dzieci do 7 roku życia na podstawie oświadczenia opiekuna, osoby powyżej 70 roku życia na podstawie oświadczenia lub dokumentu tożsamości, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem na podstawie stosownych dokumentów. W sezonie letnim od 15 czerwca do 15 września działać będzie strefa płatnego parkowania. Na obrzeżach miasta wyznaczone zostały bezpłatne postoje.